Kochane dzieci, umiłowani bracia i siostry. W adwentowy wieczór, gdy Kościół oddaje cześć świętemu Andrzejowi, apostołowi i męczennikowi, gromadzimy się w naszej archikatedrze, aby dziękować za 10 lat istnienia i działalności Fundacji Dajmy Nadzieję. W Ewangelii według świętego Mateusza znajdujemy takie stwierdzenie, które w odniesieniu do ludzkiego postępowania wypowiada Jezus. Po owocach poznacie ich. Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc o dobrych owocach? Nie chodzi tu o jakieś sukcesy. Tu chodzi o to, co rozsiewamy wokół siebie. Czym emanujemy? Jakim staje się środowisko, które tworzymy. Wokół człowieka naprawdę dobrego rodzi się dobro i jest go coraz więcej. Aby przynosić takie właśnie dobre owoce, trzeba być wewnętrznie dobrym. Trzeba też zasilać swe wnętrze dobrym pokarmem. To wszystko może nam zagwarantować bycie uczniem Jezusa. Tylko On jest w stanie uczynić nas naprawdę, to znaczy wewnętrznie dobrymi i przynoszącymi dobre owoce. Tę myśl uzupełnia święty Paweł Apostoł, który w liście do Galatów stwierdza, że owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Zatem, jeśli za takie owoce istnienia Fundacji dzisiaj dziękujemy, to znaczy, że działa przez nią Duch Boży, a co za tym idzie, jest ona dziełem Bożym skierowanym w stronę tych, którym potrzebna jest nadzieja wyrażona w konkretnym działaniu, a nie tylko oparta na słowie. Słynny francuski malarz obrazów religijnych Gustave Doré znalazł się pewnego razu w podróży, nie posiadając przy sobie żadnego dowodu osobistego. Przypadek sprawił, że w jednym miasteczku kazano mu się wylegitymować i z braku należnych dokumentów zaprowadzono go do ratusza, do burmistrza. Zapytany o nazwisko i pochodzenie odpowiedział: jestem malarzem z Paryża. A czym może Pan to udowodnić? Pyta burmistrz. Niestety, odpowiada malarz, nie mam przy sobie żadnego dowodu osobistego, ale niech Pan mi użyczy chwilę czasu, a postaram się o dowód. Podszedł do okna, skąd roztaczał się piękny widok na kościół i rynek, wyjął notatnik i począł rysować. Już po małej chwili szkic był gotowy. Ujrzawszy to, burmistrz skłonił się głęboko przed artystą i powiedział: dziękuję mistrzu i zarazem przepraszam. Teraz już nie mam żadnych wątpliwości co do pańskiej osoby. To jest najlepszy paszport. Czyn owego malarza, jak to słyszeliśmy z przytoczonego przykładu, wystarczył za najlepszy dowód osobisty. Pozostaje więc zapytać, co jest tym dowodem osobistym dla każdego chrześcijanina, którym mamy się legitymować przed Bogiem i przed ludźmi. Czy może wystarczy tylko sama metryka chrztu? Chrzest jest konieczny do zbawienia, ale oprócz niego czegoś więcej potrzeba. I samo to nie wystarcza za dowód. Otóż na to pytanie daje nam odpowiedź Ewangelia. Nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Ojca Mego, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A jako zewnętrzny znak dowodu osobistego każdego chrześcijanina będą jego czyny. Dobre czyny. Ufam głęboko, że właśnie takimi czynami
legitymuje się nasza fundacja Dajmy Nadzieję i po nich jest rozpoznawalna w naszym lwowskim środowisku. Moi drodzy, stwierdzenie Pana Jezusa po owocach poznacie ich skierowane jest do nas wszystkich. Dlatego warto dzisiaj przy okazji tego jubileuszu postawić pytanie nam wszystkim. Jakie więc mamy spełniać dobre uczynki? Czy mamy codziennie uczestniczyć we mszy świętej, oddawać się długim modlitwom i umartwieniom zewnętrznym? Gdyby nam na to warunki pozwalały, to tak. Aby jednak się w całej pełni okazać chrześcijaninem, nie trzeba wykonywać nadzwyczajnych rzeczy. Wystarczą w zupełności zwyczajne czyny, z jakich życie nasze się składa. Każdy nasz czyn zgodny z wolą Bożą jest czynem dobrym i miłym Bogu, ale pod warunkiem, że wykonanie Jego połączone jest z miłością. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mawiała, że podniesienie igły bliźniemu z miłości ku Bogu jest czynem tak wielkim, iż może duszę uwolnić od mąk czyśćcowych. Zatem dobrymi czynami są modlitwa, wykonywanie swoich codziennych zajęć, drobna jałmużna i post. W ten sposób możemy dawać nadzieję wszystkim, a przede wszystkim sobie, gdy myślimy o wieczności, której nie zdobywa się tylko przez metrykę chrztu, ale którą osiąga się poprzez uczynione dobro względem bliźniego. Doskonałym czasem na taką refleksję jest właśnie Adwent. To on prowadzi nas drogami odkrywania prawdy o naszym codziennym życiu. Poznawania jego bogactwa nie przez ilość dóbr doczesnych, ale przez dobroć serca. Czuwajmy zatem i troszczmy się o codzienne dobro. Może być nim włączenie się w działalność fundacji i wspieranie jej dobrym dziele dla bliźniego. Życzę nam wszystkim, abyśmy byli ludźmi nadziei, której znakiem będzie dobry czyn. Amen.